Espresso. No widzisz, nawet ten przestał się jąkać, jak założył własną działalność. Właśnie, raz jest dobrze, raz niedobrze. I ta nieprzewidywalność jest najgorsza, że... Jezu, łapie mnie, nie mogę nic powiedzieć. Cześć, witajcie w serii Espresso na kanale Nowa Mowa. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTubie. Ja jestem Dawid. Dzisiaj o zmienności, o tym, że raz może coś być płynnie, a innym razem może być coś niepłynnie, może być jakieś zacięcie, może być nawet blok. I jak to jest, na jakiej podstawie ktoś ocenia, że ktoś ma problem i się jąka i blokuje, a na przykład na jakiej podstawie, albo na jakich widocznych objawach ocenia, że nie ma. I dzisiaj dwa filmy wam zaserwuję. Pierwszy to fragment serialu Brzydula. Znacie już pana Władka z serii After Nine i jego problemy z mową, pracuje jako stróż. I ta scenka, którą dzisiaj zobaczycie, jest troszkę inna niż tamta, bo pan Władek założył działalność gospodarczą, która rzekomo miała wpłynąć na jego samodzielność, na jego poczucie wartości. No i pani prezes Paulina, słysząc jak się wita, a wita się płynnie, dzień dobry, stwierdziła, posłuchajcie co. Alex, dałam im szansę na rozwój, sprawczość, motywację. Nie uważasz, że to było kapitalne posunięcie psychologiczne? Dzień dobry. No widzisz, nawet ten przestał się jąkać, jak założył własną działalność. Smacznego. No widzisz, nawet ten przestał się jąkać, jak założył własną działalność. Płynnie dzień dobry, a potem jak już dochodzi do powiedzenia kolejnej frazy, już jest blok, już jest zacięcie. Czy czasem takiej sytuacji nie znacie z autopsji? Czy rodzice, którzy nas teraz słuchają, nie widzicie takiej sytuacji czasem u swojego dziecka? Tu powiedział płynnie, a tu naraz się jąka i blokuje. I o co chodzi? I zwróćcie uwagę na minę Pauliny. Zdziwiona. Przecież skomentowała. On się przestał jąkać, zobacz. I właśnie to, że coś powiemy płynnie, to, że nam się uda coś powiedzieć płynnie, wcale nie znaczy, że przestaliśmy się jąkać i blokować. Ale najzwyczajniej ta sytuacja, ten kontekst sytuacyjny, emocjonalny, osobosytuacyjny, tak wiele czynników wiąże się z tym, że my powiemy coś płynnie, że bardzo trudno jest to rozpatrywać w detalach, dlaczego tu panu Władkowi się udało. Ale sytuacja podobna jest, właśnie była, w filmie Sztos 2 Borys Szyc, Janek rozmawia podczas spaceru z Cezarem Pazurą właśnie o problemach z mową. Posłuchajcie. To się zaczęło jakieś 9-10 lat temu. Nie wiem dlaczego. Po prostu łapie mnie, nie mogę nic powiedzieć. Po prostu łapie mnie, nie mogę nic powiedzieć. Ani astma, ani padaczka, tylko taka blokada po prostu. I to w nerwowych sytuacjach zawsze. Sami tego nie zorganizujemy. Musimy porozmawiać z moim profesorem. Czasem coś mnie blokuje, mówi. Jak wiele osób podczas pierwszych rozmów z nami na konsultacjach używa tego słowa czasem. Właśnie, raz jest dobrze, raz niedobrze. I ta nieprzewidywalność jest najgorsza, że nastawiamy się, a może nam wyjdzie, a może to zrobimy. Okazuje się, że w trakcie jakiegoś spotkania, ważnego spotkania, dochodzi do zablokowania mechanizmów mowy. No i niestety nie powiemy tego, co zaplanowaliśmy. Zatem kiedy jest ten moment, kiedy kogoś można nazwać, że on przestał się jąkać, że on już nie jest jąkający, że już nie ma bloków? Czy to chodzi o zredukowanie ilości tych symptomów, tych zająknięć, zacięć? A może raz dziennie to już nie jest jąkającym? Tak, pan Władek
przestał się jąkać, jak powiedział dzień dobry, ale jak już powiedział inne zdanie, to już się jąkał i był jąkającym. Osoby, które oglądają nasz kanał i śledzą serię na przykład After Nine, wiedzą, że chodzi właśnie o te kanały mowy, o te różne style mowy. I w kanale starej mowy może nam się udać coś powiedzieć bez zająknięcia, bez bloku, ale właśnie udać się, czy mieć tak zwany dobry moment, ale cały czas płyniemy tym starym kanałem i lada moment możemy się spodziewać, no niestety, porażki. W kanale nowej mowy płyniemy nową, spokojną mową, na której nie ma bloków, nie ma jąkania. Pilnujemy swoją technikę, pilnujemy swoje emocje, swoje ciało i wtedy wiemy, że w każdej sytuacji powiemy płynnie. Więc nie oceniajmy kogoś po tym, że ktoś się zaciął, zająknął i nie nazywajmy problemu od razu, że on już jest jąkającym, że on już ma bloki mowy. To wszystko chodzi o to, jak my się czujemy, czy my siebie nazwiemy osobą, która ma ten problem, jak my siebie definiujemy, że to jest dla nas problem i czasem jedno zacięcie dla kogoś może być takim dużym problemem, że właśnie z tego powodu podejmuje się na przykład kursu nowej mowy, a są osoby, które przez cały dzień mają miliony skurczów, zająknięć, bloków i twierdzą, że żyje im się bardzo dobrze i nie zamierzają nic z tym robić. Napiszcie proszę w komentarzach, czy też tak macie, że czasem wam się zdarzy zaciąć, zająknąć? I jak siebie definiujecie? Czy właśnie dla was jest to problem? Czy dla was rodziców, którzy mnie teraz słuchają, jest to problem, kiedy wasze dziecko co jakiś czas się zatnie czy zająknie? Czy tego musi być dopiero dużo, że stawiacie to jako problem z mową? Być może nagramy o tym kolejny odcinek. Dziękuję, że byliście dzisiaj z nami na kanale Nowa Mowa. Oczywiście delektujemy się kawą espresso, arabika robusta 50/50 i do zobaczenia w kolejną środę o 20:00. Cześć. Espresso.